Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Z tej strony Agro Szymanów. Dzisiaj ścielenie bykom w nowej wiacie. Tak, nie miałem teraz sezonu martwy, więc nagram wam nawet ścielenie w nowej wiacie, jak to wygląda. Jak widać, u nas zima, jak pewnie w większości w całym kraju. Mróz, śnieg, nawet się utrzymuje. Dzisiaj mamy zaraz ładne słońce. No, teraz się wiatr zero, akurat ma ścielenie. No to nic, mamy tutaj suchą słomę spod wiaty bierzemy, bo tam ta stosownia dworze jest zmarznięta, a tam mamy teraz ładną suchą, więc ona się rozwala od razu. Śniegu jest całkiem sporo, jakieś 10 cm. Tutaj przejedziemy, weźmiemy tam te dwie belki. Wiecie, tutaj mamy jeszcze na dworzu sporo. Połowę na dworzu mamy, połowę mamy tutaj pod dachem. Teraz bierzemy akurat te pod dachem, żeby wybrać je. No, żeby tam teraz te tutaj, co są mokre, mogą być zmarznięte czy coś. A te tak, to mamy teraz ładne i suche. Tutaj spod wiaty i ładnie się rozwalają, nie trzeba, no wiecie jak to wygląda, zmarznięta słoma na pewno, to płaty takie odchodzą, ale jak to sucho. Dzisiaj mamy 15 stycznia, umieszczaliśmy przed chwilą paszę, teraz ścielimy bykom, bo jutro mamy jeszcze większy mróz, więc będziemy miały sucho. Około minus 20, zobaczymy jak się im sprawdzi. No dzisiaj było minus 11 albo minus 12 w nocy. Zobaczymy jak im się sprawdzi ta prognoza, ale wiadomo, bykom nie przeszkadza zimno, tylko żeby miały sucho. To jest bardzo ważne, dlatego im ścielimy dzisiaj. Poidło mamy podgrzewane, włączyli się podgrzewanie, także teraz jest poidło nie zamarzną, jest gwarancja do minus 30 stopni, że nie powinny zamarznąć. No, mieliśmy minus 12, no w oborze tam wiadomo jest cieplej, będzie tam gdzieś minus 5, także poidło nie zamarzają, to jest wielki plus, że może być zimno, a z nimi się nic nie będzie działo. Teraz ładnie, śnieg jest około 10 cm, spadło 10-12. To zamarzło, więc mamy ładną teraz zimę. Jak widzicie, ścieleniu takiej suchej słomy nie sprzyja wiatr, bo się trochę gubi, ale pozbieramy to. Bo jak jest bez wiatru, to jeszcze jak jest ta zwora, ona jest jakby sklejona, ta warstwa na wierzchu, bo jest mokra, a tu mamy suchutką, to tak jak prosto z pola by wziął, więc jest trochę mokra. To jak widzicie stoi przyczepa z takim wywarem, ale to ja wam powiem o nim we vlogu z mieszania paszy coś. Belkę rzucamy na koniec, w końcu mamy 16 sztuk, koniec 10 na 5 metrów. Jeśli zgodzę, zobaczymy czy... Trochę jest ślizgawo. Pod spodem jest taki lód, gdzie trochę się roztopiło. Teraz zobaczymy. Tak i do przodu. O, przedni napęd tak ciągnie. Z przedniego napędu by w takich warunkach nie ujechał. Jakiś wiatr się teraz zrywa. No ale... No wiatr trochę potęguje mróz, ale dobrze, że mamy tam okrywę śnieżną, to tak no rzepak czy zboża nie będą odczuwały tego mrozu. To jest, no jest bardzo dobre, że mamy tego śniegu, bo bez śniegu przy minus 20
około tam dwie noce, to rzepak mógłby wylecieć nam. Ale się rozwala ta słoma, jeju. Trzeba zbierać ją zaraz. Jak w tej oborze będzie gdzieś, jak było tam minus 10 na dworzu, to tutaj jest gdzieś blisko zera. Bo śnieg, bo śnieg nie stopniał, ale puścił lód na przyczepie tej od wywaru. Dobra, ja się załączę z wami za chwilę. Jak widzicie, wieczki już mają teraz pościelone. Tutaj zrobiliśmy takie dzieliliśmy ich na trzy grupy. Tutaj mamy taką grupę, no w większości to są HF-y, to jakieś może coś z białą głową, jakiś mambaliar, coś myślę, takie najsłabszej budowy, o tak powiem, najsłabszej budowy. Tutaj mamy znowu najlepszej budowy, tu jakieś limuzeum, mieszanki, coś są jakieś mieszanki z BB, takie no mówię, to jest najlepsza budowa. Już mają teraz pościelone, dość ciemno, teraz to nie widać. A tu mamy takie średniaki. Jest ciemno, słabo będzie widać. Tutaj jeszcze trzeba trochę poprawić, bo belki do końca nie rozwaliły sobie. Ale jak mówię, tutaj mamy takie średniaki. No byki już zaraz są spore, mają gdzieś ponad 200 kilo. W końcu, jak mówiłem, po 16 sztuk. Tak się prezentują. Tutaj, no to są najładniejsze tutaj. Tu jest najciemniej, bo to jest tutaj przyczepa z wywarem. No, tutaj ciemno, ale ładne są sztuki, tutaj już rosną teraz, także o, widzicie, to chyba tyle w dzisiejszym vlogu. Do kolejnego, trzymajcie się, cześć.